Damian, 15 punktów dzisiaj, 9 zbiórek, 4 asysty, 0 strat. Mówię o twojej linijce statystycznej. Podpiąłeś się tutaj pod dobrze grających kolegów, no ale w pewnym momencie coś się stało. Który to był moment według ciebie? Nie, no myślę, że naprawdę ostatnie 5 minut, no nasza gra wygląda katastrofalnie i Anvil grał bardzo dobrze, dzielił się piłką, my niestety chcieliśmy, tak jak oni trafili trójkę szybko, też wrócić do gry, niestety nie trafialiśmy, a oni natchnieni też publicznością, tym tą atmosferą, jaka się dzieje, grali po prostu swobodnie, bez żadnych jakichkolwiek kompleksów i po prostu no, pokazali nam, że trzeba grać do końca i zasłużenie wygrali. Właśnie, dwa różne zespoły. Ja dzisiaj sobie notowałem specjalnie to, ile razy wygraliście jeden na jeden swoje akcje, a ile razy Anvil. W tym elemencie u was naprawdę wyglądało świetnie, ale okazuje się, że być może zespołowa gra Anvilu dzisiaj była lepszym pomysłem. Chciałem zapytać jeszcze o Johna Matthews. Nie mieliście w zespole zawodnika, który no, odciąłby mu prąd? Ja myślę, że wiedzieliśmy, jaki to jest typ zawodnika i on w pewnym momencie złapał wiatr w żagle i po prostu ciągnął ten zespół, no, nawet po linijce, 38 punktów, no to rzadko się zdarza, niestety pozwoliliśmy jednemu zawodnikowi na taką grę, no i no niestety, no trzeba pogratulować zespołowi z Wrocławka, bo wykonali kawał dobrej roboty i wygrali z zasłużeniem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Tomkowi Jankowskiemu.